Nie wiem. Jakie Weź wojsko? je lepiej stąd. Jakie wojsko? Znowu prowokuje. O, Właśnie. Wynocha z tymi końmi. Boże, kurde. Zagrożenie strajkiem chłopów. Ja zapomniałem o tym. Ty, żeby chłopi mi znowu nie ten. Państwo chłopskie. Ja. Sejmie Polski. Z biskupem na czele. Ty, no dobra, ja Jeszcze muszę ogarnąć tych chłopów. Reforma rolna. Muszę zrobić reformę rolną, kurde. Pierwsze co? Gdzie to jest? Reforma, wpiszę sobie. Nie, reforma rolna tutaj. To byłaby Polska Republika Chłopska. Co to oddziały na granicę dajesz? powiedz, że ty to, ja się A. boję. Prowokuje. Kurz, nie, te chłopy są nieprzewidywalne. To Znowu koła mnie dają. jest gra psychologiczna. Drypować między dwoma. No, nie nazwę ich mocarstwami, ale. Się paliwa nie skończyło. Już się paliwo, no. Już połowa moich rezerw poszła. Znaczy paliwo, ja nie mam żadnych jednostek mobilnych, tej, które by potrzebowały paliwa, więc. Owiec ci się nie skończył za tych koni. No, a konie są OP, ale tylko przez kilka lat pieszych. Później już nie. Co my tu mamy? Powiększenie NKWD. Jest coś. Taki cel. Jest coś takiego. I oczywiście pójdzie w to. Kurde. O, wygnoje. Embargo gospodarcze. Przez to, że Gdańsk nie jest mój. On jest rzeszowski. Zobacz. Etiopię poddały już Włochy, a ile ja się męczyłem z Etiopią kiedyś. Mają dużą siłę polityczną na start. Reforma rolna zrobiona. No tam ci wysłałem, Sebastian, dwa template'y takie najpopularniejsze, nie? W razie czego. 7.2, taki tani, tańszy, i 14.4. Co wysłałeś? Wysłałem na Facebooku. To mi nie przyszło. A, bo kurde, bo ja wyłączyłem internet. Ja. No to, to może być pewien problem. O. 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 7.2. Wunderbar. 14.4. Wyszło. No. Takie podstawowe, 7.2 podstawowe, 14.4 to już jest takie mocne, to już na Europę właśnie. Żebym jeszcze wiedział, co ty do mnie gadasz. No, ten template. Krocie to była w rekrutacja. 7.2 jest no, dobry. Burki chociaż. No, rekrutacja i edytuj. Bez saperów? No bez, bo na prostotę stawiam. Te szablony idealnie po połowie można rozdzielić produkcję wyposażenia piechoty i artylerii. Że ty wiesz, porówno fabryki, nie? Jak jest 10, jak masz 10 fabryk, to po 5 na przykład, nie? No wiadomo, tam na pociągi jedną i na ciężarówki dwie fabryki, albo jedną jeszcze. I później na samoloty. Z maksymalnie 10. Ale po połowie można rozdzielać na piechotę i na artylerię fabryki dzięki temu. No to jest coś za coś, wiadomo, jak później jest się bardziej zaawansowanym, to można się bawić w coś tam, nie? W necie też są różne template'y. Ale to jest takie jakby na początek, jak już jeszcze nie ma się za bardzo ten... A ja tak robię po prostu. Ja mam taką jeszcze swoją wymyśloną, ale to... I ją właśnie stosuję. No, jeszcze ci wysłałem tą, którą ja gram zawsze. To jest tak naprawdę pomiędzy tą drugą, a tą pierwszą. Takie idealnie. Nie jest tak droga jak ta druga, ani tak no, mocniejsza niż ta pierwsza o wiele. Może teraz i tak doświadczenia trzeba piechoty, żeby to zrobić. Ja sobie szkolę piechotę, żeby zdobywać doświadczenie. Mam już 10. No nie. Co za gość. Mam lotnictwo, zajebiście. A wiesz, jak z samouczka to lotnictwo, żeby ono działało, nie? Tam chuja w tym samouczku w sumie mówili. No, bardziej sam ogarnąłem, ja po nią grałem. No właśnie, żeby tam zaznaczyć, żeby oni działali, nie? Na górze, co mają robić, dominacja powietrzna i tak dalej. No i można przydzielić do generała, nie? I on już sam będzie zarządzał. Diego czyni postępy. Kiedyś ledwo Luksemburg potrafił zająć. Ledwo.
No i nie zajęłem, był poddany. No. Ale mi wysyłał gany. Robił ziomeczek. Więc ja bym ci polecał go atakować jak najszybciej. Zanim ciebie przejmie. Spisek w akademii. Dlaczego po lewej stronie mam takie gówno, że wojska nie mogą wejść? Aha. To jest zdemilitaryzowana strefa. To w Dżewku trzeba ogarnąć, żeby tam można wejść. Bo po pierwszej wojnie światowej Francja się boi i zabroniła ci, nie? Zabroniła Niemcom ustawiania tam wojska. Kurwa, zaś łapią, ale ta policja dzisiaj... Byłem teraz w to kurwa z Opola, biedaka. Ja słyszę, że na zewnątrz znowu zakipujadą. Proszę, wszędzie straż piekła jebana będzie. O, już 37 wszedł. Bardzo mnie to cieszy. Nowe badania. Gross Traktor. Zajebiście się nazywa ciągle. A tak, no. O, Chiny. O, ci to się nie pierdolą. Kurde. Pierdolę. Nie. Jedna Amelia Earhart. Anyway. ZSRR wywołał największe napięcie światowe. To było do przewidzenia. NKWD się nie pierdoli. Z czemu ich nie mogę dołączyć? Czemu nie mogę armii dołączyć? A już dołączyłem, dobra. Ja, ale zjadę po kolei. Porsche. Ja ze dwóch? No jednak nie. Ale gacie pewnie już musi zmienić. Tak, jasne. Ja uzasadniam cel wojenny na Francję. Tylko musisz mieć szybkie wojska, bo oni i tak na tym wstecznym zapylają. No. Musisz uważać na desanty morskie, bo Wielka Brytania. Dobrze, ci idioci będą te konwoje zatapiać. Dobra, ja przejebałem totalnie. Nie, nie, to będzie jeszcze dobre. Bo ja widzę już, kurwa, jak, jakim poziomie jest moja armia i, kurwa, jak atakuje. No tak, bo Szwajcaria ciężko zająć, Szwajcarii. Takie... No, ja z nimi walczyłem kilkanaście miesięcy. Ważne, żeby tam ta Francja nie weszła. Tam Włochów sobie dodaj, nie? Oni są z tobą w ogóle? Nie, właśnie bo... nie są Włosi. Nie lubię. Nie, pakt o nieagresji mogłem. Co za ten pędzik i znowu mi tu wbiły, co za cele. Bo sobie już musiał ustawić na stałe tam jednostki broniące portów po prostu. Kurwa, samoloty mi zastrzelują. No bo oni są mocni. O, Francja przyszła. Na linii Maginota tam się nie da przebić do Francji, nie? To by trzeba przez Belgię i Holandię. Przez Szwajcarię. Też. I właśnie miałem plan. Halo, chciałeś inaczej. Flota też już nie istnieje. No, flota to wiadomo. Trzeba uważać na desanty tych Brytoli. Tam w tych rozkazach jest obrona obszaru, można zaznaczyć wszystkie te przybrzeżne i tylko, żeby portów chronili. Ale jeszcze ci tam nic nie przejęli. Ale widzę, jak mi rozpierdalają co sekundę samoloty. Ja czekam aktualnie na biały pokój. No ta linia Maginota się trzyma, ona się będzie trzymać. Trzeba by ją obtoczyć wtedy dopiero. No ale my już Paryż zajmiemy za nim. O dziwo się nie poddali. O nie. Co? Znowu Czechosłowacja. Znaczy przez Jugosławię przeszli, bo Węgry padły. Dobra. Szkoda, że Polska padnie. Tak. Od Czechów. Praga, znowu ta Praga. Dobra, ja się wycofuję zupełnie z zachodniego frontu. Już chyba tam sobie Włochy i ty, myślę, że zajmiecie już. Ja też mam taką nadzieję. Jeszcze jest Kacper ostro tam w Holandii, no. Idę na tych, kurde, Czechosłowaków. Tych Czechów, ja
Co, Albania? Co się radio nie pełniło? No nareszcie. Kurwa, wsparcie im przyszło. Im? No w sensie ten, ja staram się dobić te na tej linii Francuzów, co nie? A widzę, no. 48 dywizji, które atakowały jednego typka i nagle kurwa hiszpańska ta republika. Jedna dywizja mu dotarła i z dwóch dni zrobiło się 14. No. Bo to jest ostatnie w tym Metz, czy jak to się nazywa? Ostatnie 10 na 10, czyli linia Marginota. Fortyfikacje na fury są. O. Jugosławia, Myk, jeszcze Grecja i wrócę na tą Francję wtedy i zmieciemy. I Hiszpanię w sumie. To Francję też by się przydało tą na dole. W Afryce? Tam ciężko, to nie wiem. Za dużo tam jest, nie tak. Podoba mi się. To może być trzecie Rzesza. Zrobimy z Francji państwo afrykańskie. Niech sobie tam mieszkają. Egzystują. No, tam ich zostawimy. Wygrywamy, szacujemy, że bitwa potrwa jeszcze 1113 dni. To nieźle. Jebana propaganda. Rozjebcie ich, kurwa. Bym kurwa nawet sam to lepiej bym zrobił. Jak to przegrywamy? Weź mnie nie wkurwie, no. Przyjmij. Wunderwaffe. Tak teraz ogarnąłem. No. W całym chaosie Luksemburg sobie stoi i nic nie robi. Nie jest z nikim w wojnie. Tak, on se popko lata. Zajadza. Tyle się dzieje wokół niego. Robię kurwa cel na niego, bo kurwa chcę okrążyć tą Francję jebaną, ten jebany punkt. I pójdę przez Luksemburg do niego. I prawie Grecja pada. Kurwa, Granada teraz jeszcze tam dołączyła. Ja pierdolę. Do tego Metzy. Odbyt do serca. Dobra, już jednostki wracają z Grecji do Francji. Pociągiem. Do Gułagu. Japonia jest komunistyczna. No pięknie. Ty ci Brytole tam ci się nieźle rozrośli. Wiem, ci idioci w ogóle nie chcą strzelać się. Może nie mają czym, ty im dajesz, wiesz, jeden karabin na trzech, znając ciebie. To i tak za dużo. I tak za dużo. W końcu mogę zrobić anszus. Miałem ludzi, dlatego cały czas tego nie mogłem robić. Tak, no. Ty chciałeś tylko anszus. No tak, ja już to są niecałe drzewka porobiłem dookoła, bo nie mogłem tylko anszus robić. Luksemburg. Kurwa, ile ten mec się jeszcze może bronić. Kamil. No? Anglicy ci wchodzą. Jakim cudem mi wchodzą? Z której strony? Tak jakby od spodu. Nie, ja wezmę moje wojsko od Holandii, tak. Belgii i daję do mnie. Weź, no oczywiście, teraz już tak. Jest, Metz spadł w końcu. Anglicy z nich wchodzą. ZSRR mi wchodzą Anglicy, no ciekawe. What the plot twist. No. Holandia kapituluje. To tylko Belgia. No i pięknie, kur... Jeszcze tylko tam się bronią. O, zaraz padłem. Ty tak głupia, no. Teraz trzeba bronić wybrzeża też, żeby to... Idę wam tam pomóc. No. A czemu nie ma tych podziałów? Kto co bierze? Bo jeszcze wojna się nie skończyła. Tak, no. Anglia przecież jest. Tak. Francja w dole. Anglia? Nie zauważyłem. Wiesz, nie no, Francja nie. Francja skapitulowała. Tak, jeszcze Wielka Brytania, no. No. Komunistyczny Związek Stanów Ameryki, co ty? No, jest coś takiego. Ufnie. Pan Szuzet. No trochę późno, ale jest. Ale jest. Lepiej późno niż wcale. Holenderski Rig. Kurwa, daj dziwi klik. Jebane powiadanie. Ale się Polska dużo zrobiła. Polska będzie hegemonem. Nie dopędza. Co? Niech się ta Polska nie zapędza za daleko.
Nieuniknione jest, że Polska kiedyś w przyszłości może być wielkości Rosji i Niemiec. Także twoja stolica jest blisko Niemiec. Nie tak blisko.